Proszę członków Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa o głosowanie za kandydaturą Janusza Jemielniaka na wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Proszę o podniesienie ręki. Siedmiu członków komisji, jednogłośny wybór. Przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Na funkcję wiceprzewodniczącego w tej komisji zgłaszam kandydaturę pana Janusza Jemielniaka. Od wielu lat jest geodetą, ma bogatą wiedzę i doświadczenie i na pewno będzie dobrze pełnił tę funkcję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić pana radnego Jarosława Siwca. Dziękuję. Kto z państwa radnych, członków komisji jest za kandydaturą pana Janusza Jemielniaka na wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę państwa, więc ponieważ wynik głosowania jest nierozstrzygnięty, to komisja na swoim posiedzeniu ma już przewodniczącego, wybierze wiceprzewodniczącego komisji. Przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam kandydaturę kolegi Roberta Kozaka, nowego radnego. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego jest za kandydaturą pana Roberta Kozaka na wiceprzewodniczącego komisji? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Trzy osoby za. Obecnych jest pięciu osób, więc większość jest za wyborem pana Roberta Kozaka na wiceprzewodniczącego. Zgłaszam kandydaturę pana Roberta Błaszczaka, radnego drugiej kadencji. Kto z członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji jest za wyborem Roberta Błaszczaka na wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Trzy głosy za. Stwierdzam, że na wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji został wybrany pan Robert Błaszczak. Po dokonaniu wyborów radni zaopiniowali uchwały na sesję, która odbyła się zaraz po wspólnym posiedzeniu komisji. Na samym początku obrad zaprzysiężony został nowy radny, który wszedł na miejsce Janusza Bodziackiego. Otwieram obrady trzeciej sesji Rady Miasta Lubartów. Witam zebranych, burmistrza miasta, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości i mieszkańców miasta Lubartowa. Witam serdecznie radnych Rady Miasta Lubartów. Chciałem państwa poinformować, że w porządku obrad dzisiejszej sesji nie został ujęty punkt dotyczący przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta z uwagi na krótki odstęp czasu między tą a poprzednią sesją Rady Miasta. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć wniosek o zmianę porządku obrad poprzez jego rozszerzenie o dwa punkty. W ostatnim czasie po podjęciu przez Wysoką Radę uchwał o wygaśnięciu mandatów otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie informację o tym, skierowaną na ręce pana przewodniczącego Rady Miasta Lubartów, o tym, że po Januszu Bodziackim spośród kandydatów z tej samej listy numer 5 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym numer 4 największą liczbę głosów ważnych uzyskał kolejno kandydat z tej samej listy Andrzej Kazimierz Sekuła.
po Jacku Zalewskim spośród kandydatów z tej samej listy numer 4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym numer 4 największą liczbę głosów ważnych uzyskał kolejno kandydat z tej samej listy Jacek Krzysztof Świętański. W związku z powyższym zwróciliśmy się w trybie natychmiastowym do osób wskazanych w tej informacji podpisanej przez panią dyrektor Teresę Bichtę, do kandydatów na radnych i w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy jedno stanowisko, a mianowicie pan Andrzej Kazimierz Sekuła złożył na ręce przewodniczącego Rady Miasta następujące oświadczenie. Ja niżej podpisany oświadczam, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Lubartów Janusza Bodziackiego wyrażam zgodę na wstąpienie na jego miejsce i objęcie mandatu radnego Rady Miasta Lubartów. Podpis pana Andrzeja Kazimierza Sekuły. W związku z powyższym, panie przewodniczący, chciałbym zgłosić wniosek o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu w sprawie rozpatrzenia projektu i podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Miasta Lubartów w okręgu wyborczym numer 4 w związku z wygaśnięciem mandatu. I kolejny punkt to złożenie ślubowania przez radnego Rady Miasta Lubartów. Panie Przewodniczący, tak, ja chciałam wprowadzić to stanowisko, ponieważ jest pan dyrektor SPZOZ w Lubartowie i w interpelacjach i zapytaniach radnych bym bardzo prosiła o wprowadzenie tego stanowiska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przegłosowania zgłoszonych wniosków. Informuję państwa, że zmiany zostaną wprowadzone, jeśli za każdą z nich opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu Rady, to jest co najmniej 11 radnych. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta o punkt 3? Proszę o podniesienie ręki do góry. Osiemnastu radnych, czyli wszyscy obecni, głosowali za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Kolejne punkty porządku obejmowały sprawozdanie burmistrza oraz interpelacje i zapytania radnych. Stanowisko Rady Miasta Lubartów podjęte na trzeciej sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku w sprawie dalszego funkcjonowania poradni neurologicznej w SPZOZ w Lubartowie. Rada Miasta Lubartów wyraża zaniepokojenie poważnym ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej dla mieszkańców Lubartowa, nieuzyskanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla poradni neurologicznej w SPZOS w Lubartowie może doprowadzić do likwidacji tej poradni. Od ponad 30 lat poradnia neurologiczna funkcjonuje w SPZOS-ie, zapewniając opiekę ambulatoryjną chorym z Lubartowa i powiatu lubartowskiego. Pracująca przez 5 dni w tygodniu poradnia była oblegana przez pacjentów, a 5 pracujących dni lekarzy, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem świadczyło usługi zdrowotne na wysokim poziomie. Kontrakt od 1 stycznia 2011 roku otrzymały poradnie w Parczewie, w Ostrowie Lubelskim. Oba te miejsca są oddalone od Lubartowa o ponad 20 km i jest do nich trudny dojazd. Niemożność uzyskania bezpłatnej porady specjalistycznej w Lubartowie uniemożliwi wielu pacjentom, którzy często mają problemy z poruszaniem, dotarcie do specjalisty. Całkowite pozbawienie kontraktu poradni neurologicznej w Lubartowie doprowadzi do osłabienia opieki nad chorym neurologicznie i spowoduje duże niezadowolenie wśród mieszkańców miasta.
W SPZOS działają inne poradnie specjalistyczne, pracownia RTG, pracownia tomografii komputerowej, pracownia EGR oraz laboratorium, do których łatwy dostęp mają pacjenci niepełnosprawni ruchowo. Lubartowskie SPZOS jest znanym centrum świadczenia specjalistycznych usług zdrowotnych dla powiatu lubartowskiego i ościennych gmin. Dlatego apelujemy o zmianę stanowiska w tej sprawie i uwzględnienie przy podpisywaniu kontraktu potrzeb mieszkańców miasta powiatowego Lubartów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja tutaj w kwestiach bardziej technicznych, Panie Przewodniczący, chciałbym w związku z tym stanowiskiem, a to ze względów proceduralnych wydaje mi się, że to stanowisko, jeśli Rada ma przyjmować, a porządek sesji nie został zmieniony, powinniśmy to stanowisko przyjąć w wolnych wnioskach, a nie w pytaniach do burmistrza, bo raczej nie możemy tego przyjąć ze względów proceduralnych. I tak i to proponuję. Panie burmistrzu, szanowni goście, szanowni radni, panie przewodniczący. Zacznę może od tej kwestii formalnej również, bo zostało przedłożone stanowisko, a statut, wedle którego powinniśmy się kierować, jasno i precyzyjnie wskazuje, na jakiej podstawie, na podstawie których paragrafów wprowadza się do porządku obrad stanowiska. Więc jeżeli już rozmawiamy od strony formalnej, to dzisiaj głosować tego nie powinniśmy, tym bardziej, że wolne wnioski są wnioskami wolnymi, które nie podlegają głosowaniom, tylko jest to zwykły wolny wniosek, w których radni zabierają głos. To tak od strony czysto formalnej, jeżeli już został ten temat poruszony. Natomiast ja mam inne pytanie, zapytanie. I wiem, że pan burmistrz nie będzie mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie w dniu dzisiejszym, bowiem powinno być ono kierowane do poprzedników, ale w związku z tym, że pan burmistrz pełni tę funkcję, skieruje na ręce pana burmistrza, nie oczekuję dzisiaj odpowiedzi, bowiem wiem, że ona będzie skomplikowana i trudna. A mam następujące zapytanie. Jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy jako jeden z radnych zwracam uwagę na to, że targowisko miejskie mogło funkcjonować w starym miejscu. Nie trzeba było wyrzucać ludzi, którzy utrzymywali swoje rodziny z tych punktów, które znajdowały się na rynku 2. Wskazano mi, że nie posiadam odpowiedniej wiedzy, że plotek głupoty i że plac został przekazany jako teren budowy. I w chwili, kiedy jest plac przekazany jako teren budowy, niewyobrażalne jest, by podmiot trzeci funkcjonował, działał, realizował jakiekolwiek tam działania. Dlatego mam takie pytanie, na jakiej podstawie tuż przed wyborami wpuszczono na ten teren auta, stworzono tam parking miejski i na jakiej podstawie w ogóle funkcjonuje? Chciałbym być zrozumiany, że nic nie mam przeciwko tworzeniu nowych miejsc parkingowych w Lubartowie, natomiast dziwi mnie to, że z jednej strony niemożliwe byłoby, ludzie mogli funkcjonować tam i tworzyć swoje własne miejsce pracy, a z drugiej strony bardzo szybko stworzono parking, nie wiem, miejski, niemiejski, w każdym razie tabliczka jest piękna, że jest bezpłatnie i dlatego prosiłbym o odpowiedź na to zapytanie w formie pisemnej, bo wiem, że pan burmistrz po prostu dzisiaj nie będzie w stanie mi na to odpowiedzieć, natomiast jest to sprawa no wręcz kuriozalna. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, żeby już być zgodnie ze statutem, o co apeluje Pan Radny Tomasiak, ja rozumiem, że idea jest słuszna, ale pilnowanie statutu też, to ja proponuję taką modyfikację tego stanowiska, jeżeli Państwo pozwolą. Mianowicie ostatni akapit tego naszego stanowiska brzmiałby wobec tego tak. Rada Miasta Lubartów zwraca się z interpelacją do pana burmistrza miasta Lubartów o zapoznanie się z powyższym problemem oraz o wystąpienie poprzez dyrektora SPZOS z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę stanowiska w tej sprawie i uwzględnienie przy podpisywaniu kontraktu potrzeb mieszkańców miasta powiatowego Lubartów. Dziękuję.